kolejny dzień i zapinamy stół do rzepaku, odpinamy header i jedziemy na rzepak, na ten większy kawałek, dlatego że po prostu pszenica wczoraj była niedobra, nie udało nam się kosić za bardzo jej, więc spróbujemy w rzepaku, bo tam rzepak byliśmy wczoraj, patrzyliśmy i wygląda całkiem koszernie. Kurczę, trochę tu mamy złe podejście do tego zapinania, bo jest krzywo. Ale pomału się wjedziemy. Jest problem, bo stół stoi trochę krzywo do headeru i trzeba będzie go po prostu gdzieś indziej postawić. No i do stołu już sobie podjechaliśmy. Tam zapną, to wyjdziemy jeszcze założyć pasek i będziemy odstawiać header na wózek. No dobra. Jedziemy odstawić pomału, bo i tak zanim Czesny się tu ustawi do mnie, to pomału przedostajemy się drogą na rzepak i zobaczymy, czy to suche, czy nie suche. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tata, z tego co wiem, już chyba pojechał sobie pomału z wózkiem, a my ciśniemy pomału za nim. Przedzieramy się, kurczę, po tych dziurach wszystkich pomału. Jezu, tu takie doły, pomału, pomału, bo kombajn jest ciężki. Ej, pierdziele, te 2 minuty mnie nie zbawią. A tu widzicie, przez jakie lasy musimy przejeżdżać. No nie popędzi człowiek, bo tu o doły naryte, jak było mokro. Tutaj jeździli cały czas i kurczę, naryli trochę dołów, bo kiedyś tutaj była ładna dróżka. Capek tutaj na pełnej mocy szóstką się przedzierał. O, header już czeka. I teraz pomału się pod header podsunąć. Moje trzecie zapinanie headeru w tym kombajnie, także zobaczymy. Pomału, pomału. Musimy ten wózek sobie przerobić, bo stoi, stoi. No co, mówisz miejsce? Dobrze, bo tu kombaj wjechał przodem na górkę. Tak, tylko że tutaj wyczuć to. Tylko tam później będziemy odpinać tam, bo tam jest dół. No. Czemu to jest? No bo jak pospinałeś te węże, to jakoś tak inaczej. Wtedy lepiej pasowało. Trzeba sobie to przepinać jakoś. No i dobra. Musimy się przerzucić na trójeczkę i jedziemy sprawdzać. No i dobra, otwieramy klapę, żeby było widać. Zapuszczamy mocarnię, header. Włączamy kosy, kosy chodzą, jedna chodzi, druga chodzi. To widła sobie troszkę podniesiemy. No i kosimy. Pomału, bo tutaj taki gorszy przy brzegu, tam później będzie trochę lepszy. I tu i tak trzeba pierwszy raz ogólnie przejechać wolniej, dlatego że tutaj muszę bardzo uważać, bo tu mogą być jakieś krzaki. O, widzicie, właśnie tam chodzą, wyciągają jakieś, o kurde, gałęzie, korzenie jakieś. Dobra, wyjdziemy sobie zobaczyć, co tam nam leci do tyłu, do zbiornika.
troszkę za duże obroty na mocarni są jeszcze. Trzeba będzie troszkę zmniejszyć. Bo delikatnie łupię. Siedem i pół kosimy. Zejście smoka. A muszę mu troszkę jeszcze zmniejszyć obroty na mocarni. I będzie elegancko. Poszedł. 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 Gaz. Zmniejszymy mu na mocarni. Dobra. I pomału się wcinamy. Zobaczymy, jak coś to będziemy jeszcze zmniejszać. No i co mogę powiedzieć? Kosimy rzepak. Już wjechałem, kombajn mamy ustawiony. Ogólnie posłuchałem się kolegi i powiem wam, że pokazał mi przestawić zupełnie inaczej niż mieliśmy na tamten rzepak ustawiony, bo będzie szybciej szło. Ustawiłem, obroty mocarni były o wiele za duże i on po prostu się upał. Nie wiem, może inna odmiana u niego była, może nie wiem, może inny rzepak też lepiej u niego tam rośnie ten rzepak, a u nas po prostu upało ziarno, jak dowaliłem mu obrotów na mocarni. I co mogę jeszcze powiedzieć? O wiele lepiej idzie dobry rzepak, szybciej. Bo tak jak jest rzepak gdzie nie gdzie, o tak jak widzicie tutaj leży, ja sobie zwalniam, bo muszę opuścić niżej, bo jak koszę wysoko i zbieram tylko te jakby w powierzchni ten rzepak, to co już jest wyschnięte, to mogę popierdzielać, bo tej masy nie ma dużo i kombaj sobie śmiało z nią radzi. Ale jak jest, jeszcze sobie zwolnimy motowidła, ale trzeba opuścić ją, bo tam już mnie łapie. Ale jak jest rzepak taki trochę poprzewracany, a tutaj od brzegu jest poprzewracany, no bo nie będę ściemniał, tam dalej jest o wiele lepszy ogólnie w środku stojący i w ogóle, a tu gdzie muszę jechać niżej, te zielone łęty po prostu ciężko strasznie idą, mocarnie to odczuwa, dlatego tu gdzie jest położony delikatnie, no nie popędzimy, tak? Ale tam w stojącym rzepaku, zaraz wam może uda mi się pokazać, to kombaj popyla dość ładnie, tak jak rozmawiałem tutaj z okolicznymi rolnikami też, co mają te kombajny, to standardowo jedziemy, tak jak u nich. Nic wolniej, nic szybciej. Powiecie mi jeszcze w komentarzach pewnie, że za nisko trzymam motowidła. Powiem tak. Jeżeli jest rzepak stojący ładnie, podnoszę je do góry, bo on i tak mi wchodzi tutaj, ale nie mogę sobie pozwolić na to, że jak jest gdzieś, jak gdzieś leży, to nie mogę trzymać ich wysoko, bo wtedy gdzieś na headerze zbiera mi się taka jakby goła tego rzepaku i wtedy jak to wciąga do mocarni, to aż ją słychać. Dlatego tam gdzie jest dobry rzepak, jadę wyżej, motowidła wyżej, żeby go nie, po prostu nie wykruszać, ale jak momentami jest gdzieś leży czy coś w tym stylu, czy jest gdzieś niżej po prostu, to muszę dawać je niżej, bo ta masa tutaj w headerze musi mi cały czas, on musi ją cały czas poganiać, te motowidła, a nie, że a dobra, to zostanie i to się zaraz wciągnie, bo później jak się wciąga, to się robi mu ciężko. Zobaczymy, bo na dzisiaj niby jakiś deszcz u nas zapowiadają. Także zobaczymy, czy pojedziemy jeszcze w pszenicę, czy nie. Bo to już jest ostatni rzepak, jaki mamy. O, widzicie? Muszę sobie wolniej, niżej motowidła. Bo no, zobaczymy, bo to jest ostatni rzepak i będziemy jechać już prawdopodobnie pszenicę. Dzisiaj może jeszcze jak się uda, no bo ile tu jeszcze, myślę, ze dwie godzinki z hakiem i na luzie to pyknie. I co, w takim łanie te 2,5 minimum staram się trzymać tego rzepaku, nie wiem, szybko, wolno. Niektórzy mi pisali tam w komentarzach pod pierwszym filmem ze żniw, że kurde, to powinien 4 z hakiem jechać. No nie wiem, no. Jak mu daje na mocarni więcej, to śrutuje. Także, albo może taki rzepak jest po prostu. Jakby rzepak był w lepszej kondycji, to byśmy mogli podkręcić obroty na mocarni. No i wtedy by na spokojnie
mógłbym sobie jeździć. No, trzeba niżej, żeby to zebrać. Jak jest niżej, bo tu jakaś zwierzyna sobie przeszła, to od razu jest wolniej. Jak jest lepszy rzepak, może i można tak dawać. A u nas on już usechł. Góra już się zeschła strasznie, a dół, wam powiem, jeszcze momentami zielony. Dlatego też może mu ciężko idzie, bo jak łapie te zielone te łodygi, to wtedy jest o większe obciążenie na mocarki. No i tak jak tutaj jest równiejszy łan, to nawet do 3,5 dochodzimy na spokojnie, 3,7, no dochodzimy na spokojnie i on sobie idzie, ale musiałby być równy łan. I straty, widzicie? I cały czas tak jest. Straty na sitach cały czas jest jedna kropeczka tutaj. Także elegancko, za dużo nie gubimy. No teraz troszkę wytrąciłem, a i za blisko sobie podjechałem. Ale to nic, ogólnie zawsze jeżdżę sobie dalej do przodu i wtedy mi tak nie wytrąca, bo to pieniądze lecą na dół. Jak na swoje gabaryty, to mi się wydaje, że i tak dobrze kosi, w sensie porównywalnie do tych dużych kombajnów, bo wiadomo, no tam kombajn, header jest większy, ale też kombajn jest cały większy, więc jak na swoje możliwości, to i tak dobrze jeździ. 3,3, no jak jest równy łan, to 3,3 w rzepaku, patrzcie. I powiem wam, że nawet mocarni nie słychać, a straty, o. Na tym damy mu troszkę więcej może, na sitach. Już mam na maksa czułość ustawioną, a tu jest dalej jedna kropka. Bo po prostu mamy górne sito otwarte dobrze, tak jak tam kolega mi doradził w komentarzu, za co też bardzo dziękuję. I możemy popylać, bo to widła nisko, żeby łapał. No i co, kombaj zapierdziela, można by powiedzieć. Tutaj już stoi, wyjechałem sobie z tego. Chciałem wam też pokazać to powalone, bo kurde, wszyscy zawsze mówią, że o, tu unik to sypie rzepak, kurde, 4,5 tony, 5 ton to norma, na gorszych kawałkach, kurde, wszystko stoi, nic nie zwalone, a taka jest rzeczywistość. Tam są drzewa, nie wiem, wiatry, może jak wiały, zawirowania różne powstają, tak? No i rzepak się delikatnie położył i nie popędzi człowiek. A tutaj, gdzie można, o 2,8 teraz sobie jadę, tam mogę mu dać nawet delikatnie 3,1, no. I popatrzcie, jak on sobie pożera ładnie. Wysypujemy ostatni kosz, zaraz będziemy się odpinać. I co, nie weszło, myślałem, że wejdzie, tu jest 2,60, na tamtej przyczepie mamy 9 ton, myślę spokojnie. No i nie udało nam się zmieścić tego, to dobrze, dla nas dobrze, nie weszło. Także odpinamy się i jedziemy na pszenicę. No i dobra, wjechaliśmy na pszenicę i jakiś deszczyk chce nas chyba zgonić z pola, bo chmury jakieś takie ala deszczowe są. Zobaczymy. A kurzy się strasznie. Ma 12,6 jak badaliśmy, czyli ogólnie jest dobre. Zobaczymy. Tam tu trochę za bardzo w portkach szło, chyba jeszcze muszę zwiększyć mu wiatr. Może trochę mało będzie, ale chyba jeszcze zwiększymy wiatru, jeszcze sobie raz tu przynajmniej przyjadę w poprzek, żeby po tej słomie nie jeździć, bo zostawiliśmy tutaj słomy trochę. Także niech tak sobie zostanie. No i dosypiemy, no będzie może trochę mało, ale już dobra. Dam mu trochę więcej, bo dużo plewy leci. Zobaczymy, jak będą straty na sitach wtedy. Dobra, jedziemy. Kurde, nie wiem, mam nadzieję, że da nam to skosić. Chociaż ten kawałek, bo już kurde, tu już jest drugie, nie, trzecie. Trzecia przymiarka tutaj do tego kawałka. Już trzecie podejście do niego jest teraz, także mam nadzieję, że już będzie ostatnim na ten kawałek. A ktoś tam mówił mi w komentarzu pod pierwszym filmem, bo to widła wolniej. Teraz dobrze? Ja wiem, że wolniej, tylko wtedy po prostu, wiecie, pierwszy raz, żebym ja może, nie wiem, więcej bizonem kosił czy coś. Może też inaczej, ja to pierwszy raz kombajnista. Jeszcze my wyjechali tak trochę nieplanowanie. No i kurczę, to jest tego stresu. Ja nawet nie wiedziałem, co tam mówiłem na tym odcinku. Kurde, a tutaj teraz mu to widła daje sobie wolniej, już sobie bardziej tutaj dostosowywuje. I też ogarnąłem lepiej te przyciski, bo to wiadomo, na początku to człowiek jeszcze zerkał, a teraz to już na czuja wszystko robisz. Kurde, wam powiem, no nie wiem. Na razie nie pada, miejmy nadzieję, że nie będzie. I trójeczkę robimy. Troszeczkę go przestawiłem, trójeczkę robimy.
Także jest dobrze. Tu czasem wskoczą gdzieś tam na te pomarańczowe, a czułość jest na maksa ogólnie ustawiona. Także i tak jest lepiej niż ostatnio, mi się wydaje, bo wtedy miałem tak na połowę czułość. Ale Krzesny i tak mówi z tyłu, tu słomę zostawialiśmy na tych ustawieniach. Krzesny mówi, że nie leci, że wymłaca, także że wymłaca i że nie leci do tyłu. Tam jakieś parę ziarek, no to wiadomo, że jakaś strata będzie, to nawet Pizon Pizon nie wymucił wszystkiego, aż tak nie odseparował na sitach. A ten, o, 3-2 jedziemy, trójeczkę trzymam w tym łanie tutaj. Nie wiem, tu może koło szóstki, powyżej szóstki się pewnie zakręci, może koło siódemki momentami. Także te, tą trójeczkę spokojnie mogę trzymać i wszystko jest jak trzeba. Także grzejemy do przodu. Kurczę, kosimy, można powiedzieć, prawie w deszcz. Zobaczcie, jaka tam chmura, nie wiem, czy kamera to dobrze odda. O, chmura taka, że strach się bać, kurde. Nie wiem, na razie nie pada. Więc co, jedziemy. W razie deszczu to tutaj daleko stąd nie mamy. Tylko do góry, tylko kurde, cały kombajn zabrudzi, ale to nic, no w razie czego zawsze można jeszcze szybko dmuchawką go przelecieć, jak jakieś tam delikatne kropki zaczną padać, żeby go chociaż trochę odmuchać, bo tak jak ostatnio wrócił po kąpieli tutaj, to przeszedł kąpiel w domu później. Ale co, no, dopóki nie będzie padać, bo może tak być, że nas minie, więc dopóki nie będzie padać, no to kosimy ile się da.